Czas na nudę. Harcerska alternatywa. Co to jest? Jest to wystawa poświęcona zdjęciom, które zostały wykonane podczas harcerskich przygód. Chcemy pokazać wszystkim, jak wygląda nasze życie harcerskie, że to nie jest totalna nuda i nie są to tylko zbiórki od godziny do godziny, tylko są to bardzo ciekawe wyprawy, mnóstwo przygód i niesamowite wrażenia. Komu należy się w tym momencie podziękować? Podziękowania komu się należą? I kto z osób zacnych, również z braci harcerskiej, zaszczycił nas na tym spotkaniu? Tutaj chciałabym podziękować wszystkim z Chówca Biała Podlaska, którzy bardzo wspierają nasze działania, ale także panu wójtowi Romualdowi Murawskiemu za wsparcie tej inicjatywy, za finansowanie tej wystawy, ponieważ bez tych pieniędzy niestety, ale na pewno nie udałoby nam się zdobyć takich środków. Też dziękuję bardzo pani komendant Chówca Biała Podlaska, pani Marcie Pomorskiej, która jest naszym dobrym duchem. Tak, i naszym oparciem, i aż trudno jest powiedzieć, to ona nad tym wszystkim czuwa, to ona nas motywuje, to ona nam dodaje takiej wartości siebie, także naprawdę jest to osoba bardzo niedoceniona wręcz. Teraz mocno zajęci sekcja muzyczna, kto tam występuje? To są dwaj druhowie, którzy są współorganizatorami wystawy. Jest to druh Jan Hołup, któremu serdecznie... Jan Hołup. Tak, Jan Hołup i Krzysztof Kowaluk. Ci dwaj druhowie przygotowali, to znaczy nie przygotowali, bo wcześniej nie wiedzieli o tym, że te zdjęcia się pokażą na wystawie, ale wykonali fotografie, które urzekły mnie i tak pomyślałam sobie, że warto byłoby, żeby nie były one tylko na dyskach komputerów, ale także, żeby inni mogli to zobaczyć, a dzięki temu też pokażemy i wszystkim, jak wygląda to nasze życie. Te przygody harcerskie miały miejsce gdzie? W różnych miejscach. Te zdjęcia są wykonane i nawet w naszym Chówcu, w Białej Podlaskiej, i na wyjazdach górskich, i na zimowisku. Także to jest zbiórka, tylko taki skrócona naszych działań. Dzisiaj spotykacie się w parku Pałacu Platerów w Konstantynowie. I przyznam szczerze, to żeśmy zobaczyli z kolegą, jeśli chodzi o dekoracje, bardzo nas urzekło. Skąd pomysł na to, żeby namiot rozbić w dawnym pokoju gościnnym pana barona? Chcieliśmy, żeby wystawa nie była gołą wystawą i tylko pokazaniem zdjęć, ale też, żeby można było naocznie dotknąć i zobaczyć, jak to rzeczywiście jest na takich obozach. No i stąd pojawił się taki pomysł. Ja się